Witam Was serdecznie na warsztatach z treningu sportowego. W części teoretycznej opowiemy sobie trochę, czym jest trening, jeżeli parę osób z Was jest sportowcami, ewentualnie uprawia regularnie jakąś aktywność sportową, to zobaczymy, czy te parę podstawowych założeń spełniacie jako sportowcy. Być może coś trzeba będzie zmienić albo odetchnąć z ulgą, że wszystko jest na właściwym miejscu. W części praktycznej przygotowałem dla Was razem z Szymonem trzy rzeczy w trzech blokach praktycznie osobnych. Po pierwsze opowiemy sobie o rolowaniu, o podstawowych zasadach rolowania, jak to robić, co to jest w ogóle rolowanie. Mówimy o technice, o taktyce, o kształtowaniu sprawności fizycznej, ale również osobowości. Każdy, kto w dzieciństwie coś trenował, ma pewne cechy później dosyć ważne w życiu dorosłym, które pozwalają mu lepiej radzić sobie ze stresem, pozwalają mu lepiej zorganizować się w grupie. Więc praktycznie każdy młody człowiek powinien coś trenować. Fajnie by było, gdybyśmy mieli możliwość rozwijać swoją osobowość i swoje jakieś personalne umiejętności w jakiejś dyscyplinie sportowej. Natomiast tak na co dzień trzy rzeczy w treningu powinny występować. Jeżeli ktoś biega, ktoś gra w piłkę, czy jakąkolwiek inną aktywność fizyczną uprawia, to powinien mieć trzy cechy w swoim treningu. Po pierwsze, odpowiednie nastawienie. Powinniśmy przed każdą aktywnością sportową wykonać rozgrzewkę. Oczywiście o to chodzi w rozciąganiu, czyli wydłużamy nasze mięśnie, tak żeby trochę zastymulować nasz układ nerwowy, dać impuls, jak nasze ciało się ustawia w przestrzeni, jak te mięśnie powinny pracować. W miejscu bardziej tkliwym, bardziej bolesnym, Szymon, teraz się zatrzymaj, jeżeli jest taki punkt. I teraz, trzymając oczywiście ustawienie miednicy, trzymając brzuch, spróbuj proszę zgiąć kolana, tak, i w tym miejscu zginamy i prostujemy kolana. 3-4 powtórzenia. Teraz są dwa sposoby główne rolowania. Pierwszy, łatwiejszy, z podparciem się nogą z przodu. Teraz jedziemy od tej kości do połowy uda. Najlepiej w takiej pozycji trochę niższej, opierając się na przedramieniu, tak jak Szymon teraz. Natomiast znowu, jeżeli ktoś się podeprze na dłoni, bo mu będzie wygodniej, to oczywiście też nie ma problemu. Jest to ćwiczenie zarówno na mięsień biodrowo-lędźwiowy, jeden z najmocniejszych zginaczy biodra i oczywiście na cały kompleks mięśni brzucha, które tutaj muszą razem współpracować. W samym śnie, który powinien trwać około 7-8 godzin, jeżeli trenujemy, wydzielają się bardzo ważne hormony, głównie testosteron i hormon wzrostu, który w procesie treningowym jest bardzo ważny. Szybciej mięśnie się będą regenerować, szybciej oczywiście. Widzimy rezultaty treningu.